Cześć, witajcie, ja to Starexi, no i zapraszam was na kolejny odcinek z Wiedźmina 3. Okazało się, że jestem w stanie dzisiaj nagrać Wiedźmina 3, ponieważ moja mama stwierdziła, że wróci gdzieś tak za 40 minut, więc stwierdziłem, że wykorzystam ten czas, żeby nagrać wam Wiedźmina 3. Zresztą i tak doszłam do wniosku, że teraz będę wam krótko odcinki z Wiedźmina 3 nagrywać, ze względu na to, że martwię się o to. To niestety znowu wygląda dość silnie nieprzyjemno, no zobaczymy. Mam nadzieję, że teraz tak do 30 minut nie będzie żadnych problemów. Ja ogólnie właśnie teraz wam chcę nagrać taki odcinek maksymalnie 30-minutowy, no... Dobra, 35-minutowy odcinek maksymalnie. Taki odcinek chciałbym wam nagrać i zobaczymy, czego się mogę spodziewać. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów w trakcie tego odcinka, bo się no, martwię o to, no, ale zobaczymy jak będzie. Więc mam nadzieję, że polecicie laptopa, który już zamierzam niebawem zrobić. Właściwie to zrobię ten reset laptopa już w momencie, gdy skończę moją serię z GTA 5 i również powrócę wszystkie filmy, które tam jeszcze ewentualnie będę mieć nagrane. No bo zobaczymy jak to będzie w ogóle jutro, bo jutro tak, panuje skąd z GTA 5, no ale jeśli coś jeszcze będę mogła nagrać, no to jest coś nagram. Dzisiaj nagrywam tego Wiedźmina 3. No i to raczej będzie na tyle, więc obstawiam za jutro. Nagram wam GTA 5, mam nadzieję, i być może jak jeszcze będę mieć czas, no to na pewno skomentuję o kolejny, no i to zarazem ostatni odcinek z tego sezonu Siry. To wiem, za mocno to teraz mi się uda nagrać. To w ogóle za mocno to była taka sytuacja, że gdzie gra niespodziewanie skasowała. Później spróbowałem nagrać kolejny odcinek, ale niestety już nie zdążyłam, bo moja mama wróciła. Już nie chciała nigdzie wychodzić, więc ja już nie zamierzałam coś sobą kłócić i prosić ją o to, żeby gdzieś wychodziła. Ja to wiem, że gdybym się wtedy mocno to nie skasował, to byłabym w stanie przynajmniej z policją okolicy. Tak to niestety dupa jedna wielka, bo to musiała jeszcze powtórzyć. Kolejny raz, no ale to w swoim czasie na pewno powtórzę. Więc tak się ogólnie te sprawy mają. A no tutaj chcę sobie takiej podróży użyć. Tak się ogólnie sprawy mają. No i zobaczymy jak to będzie teraz wyglądać. Mam nadzieję, że taki spokojnie pół godziny odcinek wam zrobię i nie będzie żadnych problemów z tą grą. No na problemy z tą grą oczywiście wynikałem też z GTA 5 i z tego tam no... Muszę ten laptop zrestować. W ogóle dowiedzieć mi, co działa mi na pewno lepiej niż GTA 5, mimo tego, że GTA 5 teoretycznie, no, tak powiedzmy, z reguły do 30 minut, no to wiadomo, że ma lepszą całą optymalizację. Teoretycznie lepiej działa, no, ale później zastanawiam się, te ściny zwiedzimy, co jednak w ogóle jest trochę lepiej pod względem tych ścin. No, ale w dalszym ciągu są te ściny, więc no, będę musiał ten reset laptopa w końcu zrobić, no i właśnie zamiast to zrobić po zakończeniu serii GTA 5. No, pozostaje mi nadzieję, że teraz nie będzie problemów. Możemy pogadać? Możemy, ale krótko i do rzeczy, bo mleć jęzorem po próżnicy nie lubię. Wołają mnie Radko. Urządzam tu we Wrońcach konne wyścigi. Pewno słyszałeś. Chcesz się sprawdzić? To powiedz. Nie chcesz, to zjeżdżaj. Okej, okay, krótko i na temat. No, jak najbardziej chcesz się sprawdzić. Piszę się na to. Nic pisać nie trzeba. Po prostu przyjdź po zmierzchu i przynieś złota na zakłady. No, jesteś wreszcie. Zasady są proste. Wybierasz se, przeciw komu chcesz stawać. Zakładacie się. Potem jedziecie do konarów i nazad. Kto pierwszy, ten lepszy. A kto drugi, ten pizda. Jasne? No, z kim bardzo jasne i zrozumiałe. Z Maćkiem Jąkałą, Hansem Żelazną Życią czy Czarnym Bogdanem? Dawać mi to Czarnego Bogdana. A. Dodawałem zbugowaną trójkę na klawiaturze niestety. Tym razem przejadę się z Czarnym Bogdanem. Prawda, przejedziesz się. No to ustalmy stawki zakładu. I dalej jazda. Na koń! Dobra. Jedziemy. A, tylko się nie jeździ w kolego. No, mam nadzieję, że sobie damy radę. No, teraz prawda wystartował piersy jest, ale... Wystartował, no. Wystartowaliśmy razem one z piersy. No, ale mam nadzieję, że uda się go tutaj wyprzedzić. Jaki ham! W ogóle tak...
mowa teraz o matce Geralta, no to matką Geralta chyba jakaś druidka jest, nie? Chyba było to w książkach o tym, że matką Geralta jest jakaś druidka, podaje ze Vesna, co jakoś tak? Że to właśnie była jego matka. Dobra, mam nadzieję, że wygramy, no. Okej, mam kolejne zdanie. No to myślę, że sobie to zdanie zrobimy. Ale najpierw właśnie kto tego chciki zrobić. Ajaj, kurde, chyba może mi trochę niestety braknąć wytrzymałości. No niestety, dobra, mam nadzieję, że mnie to nie dorwie na końcu, bo tutaj skoro meta jest nawet. No, płotka! Dobra, udało się. Wygraliśmy. Ładnie, ładnie. Widać, nie tylko na potworach się znasz, ale i na koniach. To twoje złoto. A jak cię najdzie chęć znowu się pościgać, przyjdź i zagadaj. No, na pewno tak zrobię, tylko właśnie teraz trzeba poczekać. Do bodajże kolejnego dnia. To jak będzie? Ścigasz się czy się nie ścigasz? A nie, dobra, mogę teraz ścigać, okej. Piszę się na to. Nic pisać nie trzeba. Po prostu przyjdź po zmierzchu i przynieś złota na zakłady. Dać mi klapę na konia. Zaraz to sprawdzimy. Więc dobra, najpierw się pościgamy, a potem sprawdzimy te wszystkie rzeczy. To z kim chcesz się ścigać? Z Maćkiem Jąkałą, Hansem Żelazną Życią, czy Czarnym Bogdanem? Ja teraz to się spróbujmy z Maćkiem. Niby tutaj on wspomina o Czarnym Bogdanie, a już jakoś się nie mogę z nim ścigać, no ale okej. Okay. Niech będzie Maciek Jąkała. Zobacz, czyż gram z kurwa. No to ustalmy stawki zakładu. I dalej, jazda. No proszę, gadajmy, że to ja mam wady wymowy. Dobra, no to zaczynamy. Co mi Geralt mic wyciągnął? W ogóle to on tak z tyłu startuje? No okej. Okay. Maćku jedzie. Tak jest, Maćko! Pokaż co potrafisz. Nie wiem, jak tutaj gry nie kochać, no. Ta gra to jest arcydzieło, samo w sobie. To jeszcze idź położyć spać, jak masz kaca. No bo to jest to zdanie. My sobie to zdanie zrobimy za chwilę. Tylko najpierw skąd te wyścigi. Z drogi śledzi, Maćko jedzie. Dialogi w tej grze... To jest po prostu magia. It's magic. Dobra, udało się. W sumie teraz sprawdzę, jaką nagrodę dostałem. Od razu nie będę czekać, aż mi się ta nagroda wyświetli, tylko sprawdzę od razu, jak w półkach to jest nagroda. Ładnie, ładnie. Widać, nie tylko na potworach się znasz, ale i na koniach. To twoje złoto. A jak cię najdzie chęć znowu się pościgać, przyjdź i zagadaj. Dobra, za chwilę to zrobię, tylko najpierw sprawdzę te zecy, które dostałam. Ja w ogóle mam klapę dla konia. Mam 20, to jak to będą klapy? 20, 20, nie, to takie same te klapy są. Ulepszone siodło, mistrzowskie siodło, to chyba to dostałam. Wyścigowe siodło, a jakie mam siodło? Nie no, mam lepsze siodło, to nie będę tego brać. Tam to mogę ewentualnie posprzedawać. No, kto jeszcze się ściga? Ja. To jak będzie? Ścigasz się, czy się nie ścigasz? Piszę się na to. Nic pisać nie trzeba.
Po prostu przyjdź po zmierzchu i przynieś złota na zakłady. Uszanowanie, Siwy. To z kim chcesz się ścigać? Z Maćkiem Jąkałą, Hansem Żelazną Życią, czy Czarnym Bogdanem? No to teraz Hans. Zobaczymy, jak to jest skopać Żelazną Żyć. Chodź, Hans. Pół życia spędziłem na koniach, drugie pół na kucach. Mnie nie podskoczy. No zobaczymy. No to ustalmy stawki zakładów. I dalej, jazda. Co by ja ci na pewno nie podskoczył? Zobaczymy. Hans. Hans to w ogóle takie niemieckie imię chyba, co? No Gerard, czemu znowu nic wyciągnąłeś? Dobra, Gerard, jedź! Łotka, jedź! Łotka! Come on! Ech, no teraz patrzę, teraz spotka nie chce spieszyć. No, teraz się udało. A tam Hansowi to chyba się drogi pomyliły, tak mi się wydaje. Wygląda tak jakoś dziwnie wystartował kompletnie, no ale okej. Lepiej dla mnie, jakby nie patrzeć. Słuchajcie się, bo muzyka jest przepiękna. Dobra, już trzeci raz miał to zdanie, no za chwilę wykonamy. Okej, co się stało z tym Hansem, bo jakoś w ogóle go nie widzę. No ale w sumie to lepiej dla mnie, jakby nie patrzeć. Ładnie, ładnie. Widać nie tylko na potworach się znasz, ale i na koniach. To twoje złoto. A jak cię znajdzie chęć znowu się pościgać, przyjdź i zagadaj. No raz już nie będziemy się mogli ścigać. No właśnie, on już zniknął, więc więcej już dla niego nie zrobimy, więc się już nie pościgamy. Ale okej, no teraz to sobie mogę zrobić tak. Zazna to sobie to zadanie. I zazna to sobie ten wykrzyknik, który mamy tutaj. I sobie teraz pojedziemy. Znaczy w stronę tego wykrzyknika. Dobra, to zadanie wykonania. Wykonano, no jak już wiecie, jak już minąłem ten wykrzyknik, to już się tym zainteresuję, żeby to już zrobić to zadanie i żeby to już mieć za sobą. No a potem w sumie zostanie nam ewentualnie to zlecenie do zrobienia. Z tymi, no, kłopotami Grabaza. O co chodzi? Jakiś problem z potworem? Nie, z duchem. Możesz powiedzieć coś więcej? Widzicie, nachodzi mnie w snach Jaczemir, znaczy mój mąż, co na wojence zginął. Stoi u bezgłowia i zawodzi. Tyle lat w rozłące, tak w zaświatach smutno. Chodźże do mnie, chodźże. Mówię, przyjdę, Jaczemirku, przyjdę, ale jak mnie bogi zawezwą, nie wcześniej. A on na to, to choć przynieść na grubo brączkę, milej będzie czekać. No i zaniosłabym, ale iść przez las straszno. Więc pomyślałam, że może wy. Jesteś pewna, że to duch twojego męża? A co wy, że niby własnego chłopa poznać nie potrafię? Jestem stara, ale nie aż tak. Nie o to chodzi.
Są zjawy, które oszukują ludzi, przybierając kształt zmarłych bliskich, na przykład skrzaki albo złydnie. A nie, to Jaczemir, jestem pewna. Mówił we snach o naszych zaślubinach, jak żeśmy tańcowali w Beletain, o tym, jak go Redańczycy zasiekli pod Rindę. Pod Rindę? Albo coś ci się pomyliło, albo jednak jesteś bardzo stara. To było 80 lat temu. A tak, pomyliło mi się, pomyliło. Pod Rivią, chciałam powiedzieć. Ono coś kręci. Więc nie pomogę. Gdzie Jaczemir jest pochowany? A na takim cmentarzyku niedaleko naszych konar. W mogile pod starym drzewem. Proszę, to obrączka. Jak już skończycie, przyjdźcie po nagrodę. Mieszkam w chacie na środku wsi z moją wnuczką Lesią. Dobra, ostatnia posługa. No właśnie, coś tu jest... Nie tak. Coś tu jest ewidentnie nie tak. Z tą kobietą. No nic, na razie póki co musimy... zrobić to, co ona chce. Geralt. Owa cię płotka. Weź, naprawdę, bądź trochę bardziej ogranita, co? No, ale ten grób musimy znaleźć. Znowu jest za koza. Ciekawe, to znowu kozak u śladza. Gdzie jest ten grób? A, to chyba ten. Chyba grób Jaczemira. No, załatwione. Taka ciekawostka. Pokażę wam coś. Widzicie? Ona była duchem. Geralt nie rozmawiał z Jotą osobą, tylko z duchem. Tylko właśnie zastanawia mnie jedna rzecz. Skoro rozmawialiśmy z duchem, to niby w jaki sposób ona była w stanie nam wskazać tą obrockę. Czy to czasem nie jest tak, że duchy w ogóle nie mogą dotykać jakichkolwiek zecy i też nie mogą wskazywać zecy innym ludziom? Ludziom, którzy są prawdziwi? To jest jedna rzecz, która tak mi do końca nie pasuje w tym questie, no ale... Właśnie, to taka historia, że ta kobieta już też dawno nie żyła, tylko właśnie jakoś była w stanie się z nami skontaktować jako duch. I poprosiła nas o to, żebyśmy wskazali obrączkę na grobie jej męża. O, proszę. Właśnie w taki sposób kończą kobiety, które zamiast być ambitne i zająć się czymś w życiu, wolą zamiast tego być posłusznymi córeczkami mamusi i zajmować się domem i rodziną. No to właśnie w taki sposób kończą kobiety, które w taki sposób żyją. Wiedźmin, co was sprowadza? Lesia, tak? Chcę porozmawiać z twoją babcią. Z moją? Kiedy ona nie żyje i to od dawna. No właśnie. Czyli rozmawiałem z duchem. Czemu jej nie pochowano z mężem? Nie wiem na pewno, bo mała wtedy byłam, ale matka mówiła, że na krótko przed śmiercią babcia dowiedziała się, że dziadzio miał na boku jakieś kochanice, więc powiedziała, że leżeć z nim nie chce. Widać, zmieniła zdanie. Chciała się jakoś połączyć z mężem w zaświatach, więc poprosiła mnie o pomoc. Ciężko uwierzyć w tę opowieść. Ale dobrze wam z oczu patrzę. Jeśli rzeczywiście pomogliście babce, należy wam się nagroda. Proszę, to niewiele, ale musi starczyć. Dobra, idziemy stąd. Więc to zadanie mamy wykonane. Następnie mamy zlecenie wiedźmińskie o nazwie Kłopoty Grabazdy. Wiedźmin wziął zlecenie z
krawaza na tablicy, wreszcie zaniknie. To było ostatnie na cmentarzu, teraz są potwory, a ich ofiar padło dziecko. Dobra, za chwilę się to zajmiemy, tylko na chwilę zrobić cięcie. Dobra, jedno z powrotem. Co z momentu straty tego zlecenia nie zdążymy całego zrobić, ale przynajmniej mam nadzieję, że uda się zrobić. Dobra, jak się to zostanie, na razie jeszcze zakończę. Myślę, że zakończę, nie zrobimy tego zlecenia w tym odcinku, bo jest pytanie czasu nie starce. To przynajmniej sobie to zlecenie rozpoczniemy i zrobimy sobie przynajmniej połowę tego zlecenia, już samo zlecenie dokończymy sobie w kolejnym odcinku. Chociaż sobie dlatego, bo nie chcę ryzykować, nie chcę wam nagrywać kolejnego odcinka kostem tego za was, nie mogłoby znowu te ściny zapitać. I również też nie mam już tyle czasu, żeby nagrać wam dłuższy odcinek. No teraz jednak dla bezpieczeństwa wolę z Wiedźmina co nagrywać takie krótsze odcinki. Ale to, bo to będzie do momentu, aż w końcu laptopa nie zrestuje. Więc myślę, że to znowu raz tak długo nie potrwa. Biorąc pod uwagę to, że już tylko jeden odcinek zatrudni do nagrania z GTA 5. To myślę, że aż tak długo to nie potrwa wszystko i mam nadzieję, że będzie w miarę okej. Okay. Mam nadzieję, że sporo z laptopa, mi się jakoś Wiedźmin coś nie zepsuje, no ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Przychodzę w sprawie zlecenia. Podobno macie tu jakieś kłopoty. Coś rozgrzebuje groby. Żeby tylko. Na żalniku całej róż jakieś się paskudztwo lęgnie. Powyżera co świeże i odchodzi. Ostatnio znowu się zaczęło. Myślałem, byle po zmroku nie wychodzić, drzwi dobrze zamknąć, ale potem dzieciak zniknął. Na cmentarzu? Nie, z wioski. Kajtek taki mały, co to by sam tu nie zaszedł. A pod wieczór jakby kwilenie słyszałem. Ale nie wyszedłeś sprawdzić, co się dzieje. A co, jak głupi? Na potwory Wiedźmin potrzebny. No, przynajmniej tutaj mówi z Monza. Porozmawiajmy o nagrodzie. Dobra, powiedzmy 273. No, ociupinkę przesadziłem. Ale już widzę, że się dogadamy. Dobrze się targować, to też sztuka. 273. To uczciwa cena, jak za takie zlecenie. Ja się trochę na tym znam. No dobra, jakieś pieniądze to zawsze będą. Sprawdzę, co tam się dzieje na cmentarzu. Dobra. No to przynajmniej połowę tego zlecenia sobie zrobimy, a w kolejnym odcinku sobie to zlecenie zakończymy. Warto po prostu nie ryzykować i zrobić wam taki odcinek do 28 minut, nie ryzykując, że coś by się miało zepsuć, albo bym musiał nagranie przerwać. No zawsze taki odcinek z Wiedźmina 3 jest, więc... Lepiej taki odcinek niż zadań, co? Kurde, Geralt, no co ty robisz, najlepszego Geralt? Jak ja nie lubię, gdy on tego robi. Chcę wejść na górę, a on mi tutaj z tej góry schodzi, mimo tego, że go nie chce. Dobra, coś tam dzieje już widać na cmentarzu. Są gule. A, złego mysa, to z chwilą używałam. Jaki mam teraz znak odpalony? Chyba... Nie no, chyba mam migni. A, bo to jest chyba jakieś sury chodzą. Wyjątkowo irytuje to w ogóle dzisiaj. Dobra, zabite wreszcie. Ale mogły wykopywać zwłoki, ale na pewno nie porwały dziecka ze wsi. No to nie. Tak czy inaczej obejrzeć te groby. Za głupie na to są. Okej. Obejrzeć groby, tak? Dobra, zobaczmy tutaj. Rozkopany grób, całkiem świeży. A cuchnie starym trupim jadem. Ciekawe, dokąd zaprowadzi mnie ten smród.
Dobra, czyli mam podążać za jakimś zapachem, tak? Jeśli ja to dobrze rozumiem. Dobra, jest zapach faktycznie tego smrodu. Dobra, tutaj trzeba koniecznie przeskoczyć. I tutaj też. Ein Geralt! Dobra. Ale wejdziesz na górę? No, co ci wejdziesz? Dobra, spróbujemy z nami w tym odcinku odkryć, co to jest za potwór. A w kolejnym odcinku się z nim rozprawimy. Co tak prowadzi do tej chaty? Cokolwiek tu mieszka, wybrało dość nietypowe miejsce na leże. Magiczny krąg z czaszek. Najwyraźniej potwór dzięki nim czerpie siłę z miejsca mocy. Coś tu się gotuje. O, to chyba kość udowa dziecka. Ajaj, no to nie będziemy mieli dobrych wieści. Skoro ten stwór potrafi używać narzędzi, jest rozumny, albo chociaż sprytny. To musi być baba cmentarna. Dzięki mocy czerpanej z czaszek poczuła się tak pewnie, że zaczęła zapuszczać się do wioski. Jeżeli zabiorę czaszki, będzie musiała pójść po nowe na cmentarz i tam ją dopadnę. Dobra, więc tak to zrobimy. Na pewno się wścieknie. Teraz wystarczy poczekać na nią w nocy na cmentarzu. Dobra, unieś caski na cmentarzu i czekaj na przybicie... Umieść caski na cmentarzu i czekaj na przybicie babę cmentarzu. Dobra, słuchajcie, ale to... No Geralt, możesz wyjść! No Geralt! Musiał znowu zbogować. Utknąć. Dobra, słuchajcie. Kończymy w tym jest odcinek. No, zgadzam, że odcinek będzie krótszy, no muszę kończyć, dlatego, bo po prostu nie mam dosyć, po drugie boję się za... Te siny mogą nas zaatakować, więc w tym momencie już znowu odcinek końca, żeby nie było problemów, a w kolejnym odcinku już się z tą babą smetaną rozprawimy. Na chwilę obecną to będzie na tyle, no i widzimy się w kolejnych odcinkach z Wiedźmina 3, no i też z moich innych serii. Bywajcie!